Dzień dobry Dzień wszystkim. dobry Myślę, wszystkim. że powoli możemy zaczynać. Witamy na naszym webinarium. Jeszcze poczekamy minutę, ponieważ jeszcze minuta została oficjalnie do godziny 17. Więc jeszcze chwilę poczekamy. Już mogliście zobaczyć naszą prezentację. Nasze niektóre załączniki, które migały Wam pewnie przed oczami. Serdecznie przepraszamy. Myślę, że możemy powoli zaczynać. Witam Was wszystkich serdecznie na drugim webinarium, na drugim szkoleniu online, tematycznym, merytorycznym, które robimy w ramach programu Młody Obywatel. W poprzednim semestrze organizowaliśmy dwa webinaria, w tym semestrze także organizowaliśmy już jedno o tym, jak angażować rodziców do działania. Dzisiejsze webinarium jest o tym, jak tworzyć przestrzeń do działania dla uczniów i uczennic, czyli o sprawczości uczniowskiej. Długo rozmawialiśmy na szkoleniach z Wami, z opiekunami, z innymi nauczycielami, nauczycielkami o tym, jak dbać o uczniowskość projektu. Czyli jak to, co zrobić, co opiekun, opiekunka grupy projektowej może zrobić, aby projekt był bardziej uczniowski, żeby uczniowie mogli powiedzieć z pewnością, że to jest ich projekt, że to oni wybrali działania, że to oni je realizują i oni je podsumowują przy udziale, przy pomocy opiekunki. Dzisiejsze webinarium przeprowadzi dla nas Małgorzata Jeśko-Doręgowska, która z Młodym Obywatelem ma dużo wspólnego, ponieważ jest, można powiedzieć, praktyczką Młodego Obywatela. Jest opiekunką grupy projektowej z Chodzieży, która brała udział w Młodym Obywatelu w poprzednim semestrze. Małgorzata ukończyła też Akademię Wychowania Fizycznego, nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne oraz zarządzanie oświatą. Jest także związana z Centrum Edukacji Obywatelskiej, uczestniczyła w kursie nauczyciela pierwsza klasa. No ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, biorąc pod uwagę temat dzisiejszego webinarium, jest praktyką, ponieważ sama jest opiekunką, która tworzy taką przestrzeń uczniowską, przestrzeń do współdecydowania. Ja za chwilę też przekażę głos Małgorzacie. Chciałbym jeszcze na sam początek powiedzieć o tym, że to webinarium organizowane jest w ramach programu Młody Obywatel, który organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego. Nie wiem, czy wśród uczestników dzisiejszego webinarium są sami nasi opiekunowie i opiekunki, czy może także ktoś spoza Młodego Obywatela. Warto zajrzeć na naszą stronę internetową młodyobywatel.co.org.pl i tam zapoznać się ze szczegółami naszego programu i też ze wsparciem, które oferujemy nauczycielom, nauczycielkom, ale też uczniom i uczennicom. Jeszcze ode mnie krótka informacja o zasadach udzielania głosu. Szkolenie online, nasze szkolenie online mają to do siebie, że przez pierwszą część to prowadzący ma głos, to znaczy prowadzący pokazuje prezentację i przygotowane przez siebie materiały, ale w każdej chwili możecie też zadawać pytania, komentować, dzielić się swoim doświadczeniem. W lewym dolnym rogu znajdziecie okienko czatu, na którym konto Centrum Edukacji Obywatelskiej, a jest to Joanna Gus, która tutaj po mojej prawej stronie prowadzi czat, będzie odpowiadała na te pytania. Śmiało możecie je zadawać w trakcie całego webinarium. Na sam koniec będzie też taka krótka chwila, taka sesja pytań i odpowiedzi, kiedy będziecie mogli zadawać pytania bezpośrednio do Małgorzaty. My też te wszystkie ważne pytania spiszemy i przekażemy Małgorzacie na sam koniec. No i po co się spotkaliśmy, to już myślę, że powie o tym Małgorzata. Małgorzata, ja Ci oddaję głos. My też tutaj jesteśmy od strony technicznej ciągle obecni. Miłego zdobywania wiedzy. Witam serdecznie. Nazywam się, jak powiedział Mateusz, Małgorzata Jeśko-Doręgowska. Z takich informacji ogólnych, myślę, oficjalnych, Mateusz już więcej przekazał na mój temat. Ja takie może na wstępie jeszcze mam też pytanie, czy możemy się tutaj do siebie zwracać przez ty? Myślę, że chyba tak będzie łatwiej i dostępnie bardziej. Czy zgadzacie się na taką formę? Jak mówił Mateusz, po lewej stronie mamy czat, żeby sprawdzić, czy w ogóle obecny, ilu tutaj mamy obecnych, proszę o odpowiedzi, czy możemy sobie mówić na ty?
Super, widzę, że mamy kilkoro uczestników. No zatem zaczynamy. Czas mamy troszeczkę ograniczony, więc może będzie później dla bardziej praktyczne wskazówki więcej czasu potrzebnego. Zatem ruszamy. Plan, tak jak tutaj wszyscy teraz widzicie, wygląda następująco. Na początku bardzo ogólnie powiemy sobie o takich pojęciach kluczowych, czyli co to jest sprawczość i co to jest przestrzeń. Następnie spróbuję Wam wyjaśnić, jak powołać zespół, jak to wygląda u mnie w mojej praktyce, i aby zwrócić też Wam uwagę na to ze swojej praktyki, co się udało najlepiej, co może warto według mnie zrobić, i mam nadzieję, że te wskazówki również będziecie mogli wprowadzić u siebie, w swoich szkołach, w swoich grupach projektowych. W dalszej części postaramy się porozmawiać na temat, jak tworzyć w ogóle taką przestrzeń na podejmowanie decyzji dla uczniów, gdzie takiej przestrzeni szukać, gdzie uczniowie sami mają taką przestrzeń znajdować. Także to spróbujemy sobie omówić. Postaram też się opowiedzieć o tym, jak wyglądają takie spotkania z uczniami, jak je organizować, gdzie tutaj właśnie w tym momencie też szukać i tworzyć tą przestrzeń dla uczniów. Powiemy sobie też o tym, gdzie szukać energii, gdzie tak naprawdę uczniowie, których mamy, którym stworzyliśmy już tą przestrzeń, ale tak jak sami wszyscy wiemy, no czasami następuje moment takiego wypalenia, pewnego spadku mocy. No i tutaj potrzebne nam jest też czasami jakieś zadanie, zabawa, jakaś reakcja po prostu, jakieś pobudzenie, aby nastąpiła reakcja właśnie tej ciekawości, aby przywrócić uczniom zwyczajnie energię. Powiem też, myślę, że dosyć dużo na temat promocji właśnie projektów, bo właściwie ta sprawczość uczniowska, tak naprawdę te efekty wszystkie, które uczniowie dostrzegają na końcu i które też dostrzegają tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy wokół projektu gdzieś tam funkcjonowali, byli bliżej bądź dalej, a tak naprawdę dopiero jeżeli oni zauważą to, co się działo, to uczniowie też wtedy zauważą, że oni właśnie tak naprawdę zadziałali pozytywnie, zauważą te swoje działania. I myślę, że tutaj promocja właśnie projektów, tych wszystkich działań ma bardzo duże znaczenie. No i na końcu słowo takiego podsumowania, czyli jak podsumować projekt, jak z uczniami go omówić, aby tak naprawdę czuli, że uczestniczyli w czymś ważnym, ale że też ten projekt jak gdyby dla nich się nie zakończył. No i właśnie spotkaliśmy się po to, aby to wszystko tutaj sobie posegregować, omówić, i mam nadzieję, będę starała się przynajmniej zwrócić uwagę waszą na to, jak praktycznie zadziałać, jak praktycznie przedstawić pewne tutaj swoje działania, aby to uczniowie czuli się za nie odpowiedzialni. Jak widzieliście tutaj na tym zdjęciu już poniżej, to jest akurat moja grupa projektowa z tego roku, czyli z jesienno-zimowej edycji Młodego Obywatela. Akurat grupa ma przygotowane takie kartki z logo Młodego Obywatela, i na których dzieci wypisały również swoje imiona. To było wykonane podczas akurat takiego połączenia wideo przez Skype z koordynatorem projektu, o której wspominał już Mateusz z Joasią Gus. Zorganizowałam takie właśnie połączenie wideo, aby dzieci zobaczyły, że są ważne, że śledzą nas z Warszawy, że czuwa nad nimi oko kogoś ważnego, kogoś z zewnątrz, aby poczuli właśnie też tutaj się ważni, ale o tym oczywiście też więcej za chwilę. Także tutaj po prostu mieli być widoczni dla Joasi, dla ekranie właśnie tam, który z tyłu widać. No i czym jest zatem sprawczość?
Sprawczość tak naprawdę jest to taki termin, który oznacza złość, dzięki którym jednostka oddziaływuje. Lacość na kogoś, czyli my mamy sprawić, aby uczniowie czuli się za coś odpowiedzialni i że właśnie dzięki nim coś się zadziało. Uczniowie, zwłaszcza gdy są to młodsi uczniowie, nie zawsze wierzą w to, że oni mają wpływ na coś takiego. Nasza właśnie rola w tym, aby pokazać, że rzeczywiście ich działanie, nawet jakieś takie małe, może wydające się mało ważne też początkowo, wpływa jednak na to, że coś się zadziało. Co to jest przestrzeń? Jak się wam kojarzy przestrzeń? Jednym słowem, gdybyście mogli to określić tak naprawdę, ponieważ w różnych materiałach słowo przestrzeń tak naprawdę ma bardzo różne interpretacje. Jak wam kojarzy się taka przestrzeń? Jednym słowem, gdybyście mieli określić. Jeśli mogę, to proszę o odpowiedzi na czacie. No właśnie, obszar, perspektywa, możliwości, samodzielność, wolność. I tak jak widzicie właśnie na ekranie, przestrzeń to tak naprawdę, dokładnie, tak jak tutaj piszą niektórzy, jest to jakiś obszar, jakieś nieograniczone możliwości, jakieś warunki stworzone przez nas, czyli ta przestrzeń może się ograniczać do czegoś małego, ale nawet do tak małego, jak powiedzmy materiały, jak klasa, jak dalej szkoła, jak tak naprawdę miasto i jeszcze poza miastem dalsze warunki. Czyli jakby przestrzeń jest tak naprawdę rozległym bardzo pojęciem, w którym możemy tak naprawdę zrobić wszystko. Możemy być nieograniczeni, aczkolwiek dla potrzeby pewnego działania, oczywiście jakby ograniczamy te warunki tej przestrzeni. No i taka najbardziej, myślę, otwarta definicja właśnie przestrzeni ujmuje ją jako rozległy, pusty obszar, który po prostu mamy do zagospodarowania. Taka przestrzeń to tak naprawdę też uczniowie, przede wszystkim nawet może uczniowie, jeśli chodzi o te projekty właśnie młodego obywatela, również takie inne szkolne projekty. I przestrzeń polega na tym, że tak naprawdę my wykorzystujemy potencjał ucznia, to czym dysponuje każdy uczeń. My tak naprawdę mamy dostrzegać ich zdolności, wyróżniać ich umiejętności i po prostu właściwie je rozwijać, pomóc im rozwinąć te umiejętności, zauważyć w ogóle w nich tą umiejętność. Przestrzeń to tak samo zapał uczniów i to są wszystko właśnie cechy, które po prostu należy wykorzystać. Kolejnym punktem tutaj naszej prezentacji będzie jak powołać zespół, aby już na wstępie uczniowie czuli się wyróżnieni. I myślę, że tutaj powołanie zespołu jest taką dość może banalną, ale dość trudną rzeczą, zwłaszcza w większych szkołach. Nie wiem, jak to się praktykuje u was, jak wy praktykujecie to w szkole, czy też właśnie bezpośrednio w swoich projektach. Natomiast no, nasza szkoła liczy trochę ponad 500 uczniów i nawet gdy się ograniczymy do klas, powiedzmy, piątych, szóstych, no to tak naprawdę kilkoro uczniów do projektu jest powołać bardzo trudno. Niektórzy ograniczają się do swojej klasy, bo tak jest oczywiście w takiej grupie łatwo się spotykać, łatwiej zorganizować czas. Natomiast jeżeli nie każdy jest wychowawcą danej klasy i nie ma takiej możliwości wybrania właśnie ze swojej klasy grupy projektowej, no to robi się już troszeczkę trudniej. I wtedy ja przyjmuję taki system, że informacje daję do wychowawców klas. Ci wychowawcy jakby po dyskusji w klasie, można by powiedzieć,
wybierają, może delegują, chociaż nie do końca jest to dobre słowo, dlatego że udział w projekcie jest oczywiście dowolny dla chętnych. No ale co zrobimy, jeżeli takie chętnie zgłosi nam się, tak, 50 ze szkoły? No, w jakiś sposób tą selekcję, ten wybór musimy przeprowadzić. I tu już się pojawia pewna trudność. No i myślę, że właśnie taka fajnie, gdy w klasie danej stworzy się dyskusja, gdy ci uczniowie sami spośród siebie, wspierając się nawzajem, wyróżniając swoje cechy, w pewnym sensie wydelegują z klasy takich przedstawicieli, oczywiście zwracając uwagę na to, czy te osoby są chętne do udziału w takim projekcie. To jest oczywiście takie pierwsze jakby powołanie jakby z danej klasy przedstawicieli do projektu. W kolejnym jakby punkcie przyjęłam za strategię takie ścisłe połączenie jakby sprawczości uczniów, ale też sprawczości rodziców, czyli bardzo ściśle powiązane jest u mnie to, że działający uczniowie w projekcie mają za sobą jakby stojących rodziców, mają ich może nie tyle poparcie, ale przede wszystkim, co jest ważne jakby dla szkoły, dla nas samych, takie jakby świadomość rodziców, że te dzieci biorą udział w czymś ważnym. Rodzice oczywiście z tego się bardzo cieszą zwykle, ale to, czy się będą cieszyć, no trochę czy bardzo, no to też zależy od tego, jak my przedstawimy im właśnie udział dzieci w projekcie. No i ja mam na to taki sposób, że do dzieci, które zostały, no powiedzmy, powołane tak wstępnie do projektu, stosuję w zwykłej kopercie takie po prostu pismo, taki list. Tutaj wygląda mniej więcej tak, jak teraz widzicie przed sobą. Tak? Widać ten załącznik? I w tym liście do rodziców po prostu informuję, że z przyjemnością informuję, iż Państwa dziecko zostało zaproszone do wyjątkowej szkolnej grupy projektowej Młody Obywatel. No i wierzę oczywiście, że obecność powołanych do projektu uczniów pozwoli nam podjąć cenne działania na rzecz miasta i szkoły. Serdecznie zapraszam na pierwsze spotkanie takiej dzieci oraz rodziców. Rodzic, który otrzymuje taki liścik pochwalny, no nie zdarzyło bynajmniej mi się jeszcze do tej pory, aby odmówił swojego uczestnictwa w tym pierwszym spotkaniu. No i jaką rolę pełni tutaj rodzic? Rodzic po prostu bierze udział w pierwszym spotkaniu. Tutaj na tym spotkaniu ja szczegółowo wyjaśniam jakby warunki udziału w projekcie, co będziemy robić, ogólnie oczywiście, ogólnie, bo nie narzucam jakby swojej żadnej wersji w tym momencie, tylko mniej więcej na czym polegają te projekty, kto jest organizatorem tego projektu, jak często będą odbywały się spotkania, jaka mniej więcej funkcja, rola może być dzieci w tym projekcie. Przedstawiam takie te wszystkie warunki rodzicom i dopiero wtedy rodzic podpisuje zgodę na udział dziecka w takim projekcie. Taka zgoda mniej więcej, powiedzmy, wygląda w ten sposób. Tutaj te wszystkie oczywiście załączniki, będziecie mieli dostęp do nich w prezentacji. I w tej zgodzie jest to też taka okazja, aby rodzic po prostu podpisał nam swoją zgodę. Unikamy już każdorazowo dawania karteczek na różne właśnie później potrzeby. I rodzic od razu na miejscu po rozmowie jeszcze z dzieckiem, czy podoba mu się to, o czym pani mówiła, czy chce rzeczywiście brać udział, tak naprawdę na tym spotkaniu podejmuje dopiero ostateczną decyzję, czy chce w tym uczestniczyć. No i rodzic oczywiście przychyla się też do warunków, w jakich dziecko będzie uczestniczyło w projekcie, no i podpisuje taką zgodę. Wykorzystuje to spotkanie też do tego, że rodzice od razu wyrażają zgodę
publikowanie oczywiście zdjęć, dla udział dzieci tutaj w portalach też społecznościowych, dla to też, że ja na swoim profilu bądź profilu, który będzie stworzony, będę wykorzystywała wizerunek dziecka. Mówię też tutaj o swoim profilu, dlatego że oczywiście fajną sprawą jest, o czym będzie później zresztą jeszcze mowa, stworzenie specjalnego profilu grupy. Natomiast tutaj zawsze pojawia się taki problem, że wiadomo, że ten profil grupy w tym momencie nie ma dla takich portalach właśnie jak Facebook w nikogo w znajomych początkowo. Jeżeli chcemy, żeby dotarło to do szerszego środowiska, no to myślę, że bardzo fajnie jest wykorzystać tutaj czy też swój prywatny, czy też Facebooki, profile rodziców tych uczniów. Jeżeli my powiemy im o tym tutaj właśnie na tym spotkaniu i będziemy zamieszczać na takim profilu zdjęcia dzieci, zdjęcia z tego, co się dzieje, opis tego, co się dzieje, to naprawdę rodzice z dumą udostępniają te informacje i wtedy po prostu ten profil dociera do większej grupy osób, no, której sam profil młodego obywatela, której grupy po prostu nie miałby. Natomiast jakby samą taką grupę zamkniętą młodego obywatela, załóżmy w tym roku reportaż o sąsiadach, tworzę również, właściwie dzieci to tworzą na jednym z pierwszych spotkań i ona pomaga nam tak naprawdę do komunikowania się ze sobą. Czyli uczniowie piszą tam do siebie, kiedy pasuje kolejne spotkanie, piszą do mnie lub ja ich pytam, tak, w jakich okolicznościach, kiedy możemy się spotkać, co będziemy robić albo w jaki sposób mają się przygotować do następnego spotkania. Czyli zamknięta grupa służy nam bardziej do komunikowania, natomiast jakby profile prywatne wszelkie i profil właśnie rodziców, gdzie uczniów zresztą też służy nam jakby do tego, aby te nasze działania docierały do szerszego grona. Bardzo takim też właśnie taką wizytówką na tym spotkaniu pierwszym przy rodzicach, pierwszą właśnie zrobioną przy rodzicach jest takie wspólne zdjęcie całego zespołu. Czyli kiedy już jest podpisana zgoda rodzica, kiedy już mamy ten zespół powołany, dzieci są zdecydowane na to, chcą uczestniczyć w projekcie, wykonujemy im taką sesyjkę zdjęciową, jakąś taką reklamującą ich. I to zdjęcie gdzieś tam tej grupy projektowej tak naprawdę towarzyszy nam przez cały czas projektu, jest to taka nasza wizytówka po prostu. I teraz kolejną rzeczą to jest takie, można powiedzieć, zadanie pytania, do kogo możemy dotrzeć w pierwszym momencie, kogo możemy poinformować o tym, że chcemy coś zrobić. Nie do końca jeszcze uczniowie wiedzą w tym momencie, co tak naprawdę dokładnie będą robić, ale wiedzą już, jak się nazywa projekt, wiedzą mniej więcej, w jakim zakresie będziemy działać. I w tym momencie właśnie pojawia się pytanie, jak i do kogo możemy dotrzeć, aby pomogły nam te osoby dalej po prostu mówić o nas, bo im więcej oczywiście o uczniach będzie mówione, im do szerszego grona dotrzemy, to ci uczniowie po prostu zauważając to będą czuli się ważni, będą wiedzieli, że uczestniczą w tym projekcie. No i tutaj taką moją też praktyką, myślę, że dobrą jest z kolei udanie się po prostu do burmistrza. My w tym momencie idziemy do burmistrza z kolei w takim celu, aby objął patronatem nasz projekt. Jeśli mamy już, powiedzmy, jakiś mniej więcej pomysł na realizację tego projektu, tytuł wystarczy oczywiście, że mamy swojego działania, które będzie teraz trwało i się rozwijało w najbliższym czasie, idziemy właśnie z tym do burmistrza,
Przy okazji poznajemy uczniów o tym, z tym, jak pisać pismo do burmistrza, gdzie należy je składać, wyjaśniamy takie kwestie, udajemy się na wizytę do urzędu miejskiego. Tam po prostu uczniowie sami już rozmawiają z panią w kancelarii urzędu, która udziela im wskazówek właśnie do tego, jak napisać takie pismo, gdzie należy je złożyć, no i umawiamy się z burmistrzem na spotkanie. Kiedy już takie pismo zostaje stworzone, to burmistrz chętnie oczywiście nas przyjmuje na takie spotkanie i uczniowie, pewnie myślę, że w większości przypadków po raz pierwszy mają okazję być na wizycie właśnie w gabinecie pana burmistrza i kierują tam właśnie do niego pismo. Przedstawiają, co będą robili i proszą pana burmistrza jakby o objęcie patronatem tego projektu, tego wydarzenia. Pewnie niektórzy pomyślą, no po co jakby patronat tego burmistrza, no ale myślę, że taki patronat sprzyja właśnie temu, że w oczach uczniów rośnie jakby ranga czy ważność tego właśnie, co będą robili. Jeśli pan burmistrz obejmie patronatem to wydarzenie, to uczniowie w tym momencie jakby już na wstępie wiedzą, że uczestniczą w czymś ważnym. Skoro tak, pan burmistrz, skoro tam powiedzmy pracownicy Urzędu Miejskiego uznali to za ważne, aby objąć to patronatem, to wiedzą, że coś ważnego będą robili, a przede wszystkim wiedzą też o tym, że muszą teraz się z tego wywiązać, że zostali w tym momencie zobowiązani. Halo, halo? Słychać? Jestem. Coś przerwało, nie wiem, co się stało, ale już chyba słychać, tak? Okej. Zatem wizytę w Urzędzie Miasta poszerzam, tak jak właśnie, nie wiem, czy na tym się urwało, wydaje się, poszerzam o wizytę też właśnie w dziale promocji miasta.
Dlatego, że tam właśnie też uczniowie mają okazję zadać pytanie, jak taki dział promocji może pomóc, tak? Jak może pomóc? Wszystkie te rozmowy, o których mówię, tak? Czy u burmistrza, czy w kancelarii, czy właśnie w dziale promocji miasta, uczniowie, ja tam z nimi jestem oczywiście, natomiast jakby wszelkie te rozmowy uczniowie prowadzą samodzielnie, wyłącznie samodzielnie. Wychodzą z każdej takiej rozmowy, pytam się też zawsze ich o refleksję, co im się przyda z tej rozmowy, także dyskutujemy jakby też o tym, ale właśnie to wszystko, z czym oni wychodzą z każdego takiego spotkania, to jest już jakby takie ich i za każdym razem to właśnie należy bardzo podkreślać. I ważnym też takim elementem, tutaj właśnie mówiłam na początku o zdjęciu, o tym logo, takim myślę, że też bardzo fajnym, właśnie taką fajną też wizytówką, jest stworzenie dla uczniów identyfikatorów. Wszelkie wizyty, wszelkie nasze wyjścia, w ogóle działania projektowe, gdziekolwiek się pojawiamy, nawet początkowo sami ze sobą w sali szkolnej, uczniowie po prostu zakładają takie identyfikatory, oni się już do nich przyzwyczajają, oni są z nimi widoczni w szkole, w urzędzie, na innych różnych rozmowach, spotkaniach. Ci uczniowie u mnie nie znają też siebie nawzajem. Myślę, że to też jest takie właśnie ciekawe dobieranie uczniów wcale niekoniecznie właśnie z różnych, z tej samej klasy, tylko właśnie takich przypadkowych, dlatego że jakby uczniowie sami w sobie już w tym momencie są dla siebie inspiracją. I taki identyfikator tak naprawdę towarzyszy im po prostu już przez cały udział w projekcie. Oni czują się jakby z tym identyfikatorem ważni i myślę, że to takie jest taka też właśnie ich wizytówka. Logo młodego obywatela, logo naszego miasta, tak jak tutaj widać, oraz logo szkoły pojawia się tak naprawdę u mnie już na wszystkich elementach. Czyli czy robimy jakieś ulotki reklamowe, czy już później dalej zaproszenia, czy plakaty na Facebooku, czy też właśnie te identyfikatory, czy pisma do burmistrza, do działu promocji. Wszędzie, wszędzie uczniowie w pismach, które piszą, stawiają właśnie te wszystkie te same zawsze loga. W zeszłym roku, kiedy brałam udział właśnie tutaj też w Centrum Edukacji w tym projekcie, w którym organizowaliśmy wydarzenie sportowe w tej edycji właśnie w zeszłym roku, uczniowie też nawet dostali za zadanie, aby też czuli, że nawet taki plakat jest jakby zupełnie ich i ogłosiłam taki jakby też konkurs na logo związane właśnie z naszą olimpiadą sportową. I tutaj to logo, które poniżej widzicie, to jest też wymyślone, opracowane przez dzieci. Ono figurowało również na wszystkich naszych plakatach. Także dziecko, które tutaj akurat powiedzmy, że wygrało jakby ten swój projekt, no czuło w ogóle się takie bardzo dowartościowane, no bo właśnie ta jego praca figurowała tak naprawdę wszędzie, w gazetach również i wszędzie, gdzie o projekcie było mówione, to ten rysuneczek był zawsze ujęty. No właśnie, i dalej, spotkania w miłej atmosferze. Tutaj tak naprawdę my jesteśmy odpowiedzialni za zorganizowanie tej przestrzeni, za programowanie tej przestrzeni, tak? Czyli jakby od początku, już nawet umawiając się z uczniami na spotkanie, możemy nazwać obszar działania w danym spotkaniu. Czyli możemy powiedzieć: słuchajcie, jutrzejsze spotkanie odbędzie się w sali, tak? Albo kolejne spotkanie odbędzie się właśnie w urzędzie miejskim, albo na następne spotkanie umawiamy się, powiedzmy, na sali sportowej, żeby ocenić, czy rzeczywiście tam zrobimy finał, czyli jakby określamy ten obszar przestrzeni. Coś tam urwało znowu, ale chyba widać, tak? Warto też zawsze, myślę, że ustalić taki kontrakt. Kontrakt wszystkim znany. Tutaj myślę, że nie muszę rozwijać tego punktu, ale myślę, że to warto zawsze ustalić z uczniami, omówić,
prawo głosu, omówić, jak długo się będziemy spotykać, kto kiedy mówi. Oczywiście zasady takie, które zostaną skonstruowane przez uczniów. Nasze zaprogramowanie przestrzeni, myślę, że zawsze jest takie fajne w sensie, że warto na sali zawsze zmienić na przykład ustawienie krzesełek, ustawienie stołów, zmienić może klasę, tak żeby uczniowie wchodząc jakby do tej sali czuli się już na wstępie w jakiś sposób zaciekawieni, pobudzeni, bo tak naprawdę to oni muszą przyjść tutaj z tą energią, tak? I my też jakby warto, abyśmy ich zaskakiwali. Uwolnienie od tradycyjnych takich kanonów pedagogiki, czyli właśnie inspirujemy tematem. My na spotkaniach projektowych mamy pokazać dzieciom przecież coś więcej niż zwykła lekcja, czyli że tutaj będą mogli zrobić przede wszystkim oni więcej, że będą mogli wręcz poprowadzić ten projekt, to działanie. Mamy dać im możliwość wyjścia przede wszystkim poza klasę, poza ten stolik, poza krzesełko lekcyjne, tak? Wszystko, co może wpłynąć na budowanie właśnie atmosfery spotkania. Taką fajną też myślę, że praktyką jest to, że spotykamy się przy ciastku, przy herbacie, zimą oczywiście gdzieś tam w okolicach świąt są to pierniczki, tak, tłusty czwartek to były pączki, czasami gdy zostają dzieci po lekcjach jest to pizza, pewnie gdzieś będą pytania, na to środki. Tutaj myślę, że jest takie dosyć dowolne pole manewru, bo oczywiście czasami możemy zaskoczyć ich sami, czasami mogą uczniowie na zmianę w jakiś sposób przynieść jakieś słodkości, ciasteczka. Bardzo sprawdza się u mnie też współpraca z Radą Rodziców, czyli oni też na takie działania projektowe są skłonni zawsze i przychylni przeznaczyć jakieś pewne środki. A gdy na przykład zostajemy po lekcjach i umawiamy się, że będzie pizza, no to zwyczajnie dzieci, oczywiście za zgodą znowu rodziców, po prostu się na to zrzucają. Atmosfera jakby też spotkania nie zawsze zrodzi się sama, nie zawsze jest może ona taka łatwa. I tutaj warto uczniom zadać jak gdyby zadania domowe, tak aby oni na spotkanie przychodzili jak gdyby już z czymś. I tutaj link 5, o właśnie. Dziękuję, Mateusz. Czyli takie zadanie na kolejne spotkanie, ja to sobie nazywam. Tutaj Ola jest też troszeczkę właśnie z tych materiałów, które Młody Obywatel nam serwuje w tej świetnie wydanej książce. No i takie kartki daje na przykład na spotkaniu, aby uczniowie się na kolejne jakby spotkanie przygotowali, przemyśleli i przedyskutowali właśnie z rodzicami, z rodziną pewne kwestie. No i na przykład, tak jak tutaj widzicie przed sobą, jakie imprezy sportowe odbywają się w naszej miejscowości. I dzieci nie zawsze mają jakby świadomość i pojęcie o tym, co rzeczywiście się w tej miejscowości dzieje, a gdy damy im takie zadanie domowe, taką karteczkę, taką jakby do zgłębienia pewnych faktów, to po pierwsze oni sami będą szukać tych wiadomości, będą je zgłębiać, będą wypytywać o to rodziców, rodzice czy najbliżsi będą właśnie tutaj mogli jakby też uczestniczyć właśnie w ten sposób, bo podpowiedzą dzieciom, tak, gdzie mogą szukać takich miejsc czy takich osób, którymi my jesteśmy jakby tutaj zainteresowani. Link 5A. Mateuszu. Jest też takim kolejnym przykładem, który właśnie ma pytania podobne, które możemy właśnie użyć jako zadanie domowe. Jest tutaj w tym załączniku również właśnie taka tabelka sporządzona do tego, aby dzieci mogły sobie hasłowo w domu przygotować jakby materiał na kolejne spotkanie. Czyli takie właśnie zadania domowe dla dzieci,
które nie wiążą się oczywiście z żadną pisemną pracą, ale takie bardziej inspirujące mają być dla nich, są właśnie po to, żeby przychodząc na kolejne spotkanie, uczniowie uczestniczyli już bardziej aktywnie właśnie w tym, co się będzie działo. Dla sali myślę, że warto wywieszać zawsze szare jakieś papiery, też na podłodze. I w tym momencie, gdy uczniowie wracają z przerobionymi jakby tymi tutaj tekstami, to już jakby my mamy łatwiejszą bazę do dalszej pracy, tak? Do dalszej pracy tak naprawdę. Taką fajną też prowokacją, praktyką będzie też zabawa. Taka zabawa, wymyśliłam ją sobie kiedyś nawet z młodszymi dziećmi praktykując. Tutaj na zdjęciu mam ją zaprezentowaną. Te kubeczki, Mateuszu, jeśli mogę prosić. Zabawa z kubkami. Wystarczy zakupić. Tak, patrzę tu na czat w międzyczasie. Ja akurat osobiście pracowałam z klasą piątą i szóstą, ale w tym roku, ponieważ jestem wychowawcą klasy drugiej obecnie, zaryzykowałam i jak gdyby też w projekcie uczestniczyli moi drugoklasiści, siedmiolatki, i muszę powiedzieć, że naprawdę było to dla nich świetne doświadczenie. Także też to wszystko. Coś tam, tych załączników teraz nie było widać, chyba z tego, co tutaj tak widzę. Czy mogę prosić Mateuszu o te zdjęcia z kubeczkami, ten załącznik? Zabawa w każdym razie z kubeczkami bardzo fajnie wpływa na to, że dzieci jakby w grupie bawią się ze sobą, a dla nas jest to taki sygnał do dużej, szerokiej dyskusji. Nie wiem tu, dlaczego tych załączników nie widać. Aha, mamy problem. No właśnie. Czyli taka zabawa z kubeczkami. Dzieciom kupujemy kilka zgrzewek najzwyklejszych kubeczków, dzielimy ich ewentualnie na grupy i dzieci po prostu mają budować wieże. Kładziemy też notesik, możemy telefon komórkowy, długopis i ta zabawa świetnie sprawdza się właśnie wśród nawet dużych dzieci. Tutaj akurat układały to moi drugoklasiści, natomiast ja to robiłam z grupą właśnie projektową też tej starszej młodzieży i bawili się naprawdę przy tym świetnie. Po takim zadaniu doskonale widzimy już, jakie role mniej więcej w grupie zaistniały, czyli kto budował, kto wspierał jakby solidne podłoże, kto rozrysowywał na kartce, kto wziął się za długopis, kto pełnił rolę obserwatora, tak, i zapisywał ewentualnie wnioski. Ta zabawa daje nam naprawdę duże możliwości później do refleksji, do rozmowy z grupą. Mamy też tutaj taką możliwość właśnie zwrócenia uwagi na to, że każdy pełnił ważną rolę, bo jeżeli osoba, która na dole kubeczek postawiła krzywo, tak, czy jakoś może nie w tej kolejności, no to tak naprawdę wpłynęła na to, że gdzieś tam potem coś nam nie wyszło i zawaliła się, powiedzmy, cała budowla. Czyli tak naprawdę jest to taka świetna zabawa, która integruje grupę, pokazuje nam rolę w tej grupie, ale pokazuje też, że wkład każdego jest ważny i istotny. Komunikaty, bardzo ważnym też jest to, żeby uczniowie kierowali się zawsze, i tego ich uczymy, komunikatem ja, czyli
tej roli, chociażby omawiając, tak, czułem się, jak potrzebowałabym tu jeszcze coś, zmieniłabym coś, czyli jakby uczeń mówi o sobie, tak? Uczeń mówi w tym momencie o sobie, tego właśnie ich uczmy. Kolejny jakby taki punkt to jest tworzenie przestrzeni dla ucznia, tworzenie przestrzeni. I tutaj jaka jest nasza rola? My mamy organizować właśnie tą przestrzeń, konstruujmy w niej znaczenia, pytania, prowokujmy poszukiwanie odpowiedzi, negocjujmy pojęcia, wprowadzajmy zwątpienie, twórzmy okazje, organizujmy warunki i zachęcajmy. Czyli tak naprawdę to właśnie wszystko, o czym było przed chwilą. I tutaj jak to robić? Najpierw takie małe decyzje, czyli my pokazujemy uczniom, że oni mają wpływ właśnie też na małe decyzje. Na początek możemy zwyczajnie zapytać ich, czy macie ochotę na przerwę, czy może chcielibyście zmienić miejsce, czy wolicie działać dzisiaj powiedzmy na podłodze, na dywanie, czy przy stolikach, czyli jakby takie małe decyzje, w których uczniowie decydują o tym, w jakich warunkach tak naprawdę chcą pracować. Decyzje większe, kontrolowane, tutaj właśnie możemy się odnieść do tych zadań domowych, czyli tak naprawdę oni przychodzą z tym i mówią, z kim chcą współpracować, gdzie się spotykać, gdzie organizować jakby taki projekt, finał czy finał projektu, ale tak naprawdę my przez to, że pytania im przygotowaliśmy, to właściwie mamy kontrolę nad tym, o czym oni mówią właściwie, co jest też istotne dla nas. Plan działań, no to oczywiście jak każdy projekt ma rozpisany taki plan działań, ten plan działań omawiamy też głośno z uczniami. Przydział działań dobieramy tutaj do uczniów w zależności od tego, jakie predyspozycje chociażby w zabawie z kubeczkami wyszły, w czym się uczeń dany dobrze czuje, ale też pamiętajmy o tym, że warto zachęcać uczniów do podejmowania nowych wyzwań, bo projekt jest właśnie też przecież po to, aby oni spróbowali też czegoś nowego, uczyli się od siebie nawzajem i w jakiś sposób też inspirowali. Tutaj opracowałam sobie też taką wydzierankę, ja to nazywam. Mateuszu, jak mogę prosić właśnie tą wydzierankę. I wydzieranka jest też taką metodą właśnie może w pewnym sensie kontrolowanego działania, ale też, no właśnie, każdy ma sobie zabrać jedną karteczkę i oczywiście podać dalej. Można też ustawić wszystkich uczniów jak gdyby przed taką wydzieranką. Mogą sobie przeczytać najpierw wszystko i później dopiero jakby zadecydować o tym, co chcą robić, tak? Czyli wybierają to, w czym czują się dobrze, albo to też, czym się po prostu chcą zająć, czym chcą się zająć. Czyli tak jak tu widzimy, na przykład zredaguje zaproszenia dla gości, ktoś inny wykona ulotkę do rozdania podczas imprezy, ktoś inny napisze pismo do burmistrza i tak naprawdę każdy z nich weźmie sobie zadanie, będzie za coś odpowiedzialny, ale właściwie wykonają te zadania, które my jak gdyby chcemy, żeby były wykonane, tak? Czyli jakby jest to taka jakby kontrolowana działalność uczniowska. Taka wydzieranka jest też, myślę, fajnym takim też sposobem na docenienie uczniów wzajemnie siebie, czyli na przykład na koniec jakiegoś spotkania, żeby tak poczuli się, gdy już może emocje trochę opadły, fajnie, żeby się poczuli też dowartościowani. Przecież nie zawsze wcale my musimy im to mówić, bo my mówimy im gdzieś to pewnie i tak na co dzień, czy w szkole, czy na tych spotkaniach, ale tutaj taka karteczka, którą uczniowie sobie mogą przydzielić wzajemnie, czyli po takim spotkaniu znowu taką wydzierankę, oczywiście ona może być bardziej rozbudowana, dostosowana do potrzeb, uczeń wydziera sobie daną tutaj kartkę i wręcza innemu uczniowi, tak? Czyli
Oni wzajemnie doceniają siebie. Myślę, że dla uczniów jest to bardzo ważne, że właśnie koledzy, koleżanki zauważyli w nim to, że był dokładny, tak? Że się podzielił swoją wiedzą, że jest pracowity. Karteczkę oczywiście formułujemy tak, aby no w miarę wiadomo, każdy mógł kogoś docenić. I tutaj właśnie uczniowie cieszą się tym, że to oni zauważyli kolegę, że oni jakby docenili i zmotywowali kolegę do dalszego działania, a tym samym jakby no, poznają się nawzajem. Taka też przestrzeń uczniowska, to było wspomniane na początku w tych kasłach, to predyspozycje, talenty uczniów. W mojej praktyce też jest tak wykorzystywane to, że uczniowie na tych spotkaniach często mówią, czy też wiemy nawet w szkole, że załóżmy, ktoś fajnie tańczy, ktoś potrafi zaśpiewać, ktoś recytować, ktoś po prostu w ogóle redagować, jak gdyby różnego rodzaju czy pisma, czy też tworzyć wiersze. U mnie na finale projektów właśnie ci uczniowie, którzy już uczestniczą w projekcie, pokazują też swoje talenty, tak? Czyli to, że my mówimy o jakimś działaniu, czyli w tym wypadku, na przykład w tym roku właśnie szukaliśmy ciekawych osób, ciekawych sąsiadów i pisaliśmy o nich reportaże, mówiliśmy o ich pasjach, ale dzieci w międzyczasie, ja to też podkreślałam właśnie podczas finału, że tak naprawdę uczniowie też mają swoje talenty i też część z nich będzie można dzisiaj właśnie obejrzeć, tak? I oni, dziewczynka też jedna tańczyła, jedna ułożyła właśnie o tych sąsiadach, o tych naszych ciekawych osobach wiersz i go zaprezentowała na finale, czyli oni dodatkowo, mimo że prezentowali jakby inne osoby, ale sami sobą pokazali też to, że oni już biorą udział właśnie praktycznie w tym życiu społecznym. Także talenty dzieci wykorzystywać zachęcam bardzo. Tak jak już mówiłam wcześniej, warto tutaj właśnie dzieci identyfikować cały czas tymi identyfikatorami, logiem, tak? Tworzyć właśnie te jakieś wizytówkę na wszystkich spotkaniach z różnymi opiekunami, z różnymi właśnie sojusznikami, z tymi tutaj osobami. W tym roku było to, dotyczyło to na przykład właśnie sąsiadów, ciekawych osób. Dzieci, idąc już właśnie z tą wizytówką, tak jak było wspominane, tak naprawdę cały czas czują się jakby ważne i odpowiedzialne za to, co robią, za to, że tam oni są, bo oni przyszli z tą wizytówką, z tym podpisanym, z tym identyfikatorem i oni po prostu przez cały czas czują się właśnie zauważeni i ważni. Uczniowie muszą wiedzieć właśnie, że ich przestrzeń jest tam, gdzie oni są w tym danym momencie, tak? Czyli uczestniczę w czymś i uczę się właśnie słuchać i obserwować. I tutaj też takie ćwiczenia też fajne, dwa. Możemy uczniom na spotkaniu w klasie puścić prezentację dowolnego wywiadu w internecie, zwyczajnie przypadkowego. Ja na przykład zrobiłam takie ćwiczenie z Janią, tak zwaną, dzieci też na przykład znały tę postać i puściłam zwyczajnie im wywiad jakby z tą osobą. Po takim wywiadzie dzieci rozsadziłam zupełnie w osobnych ławkach. I mieli sprawdzić się po prostu na spostrzegawczość i na to właśnie, czy słuchają i doskonale obserwują. Kto napisał więcej informacji o tym, jak była ubrana pani, o czym mówiła, w jakiej sceneryjce siedziała, może ktoś zapamiętał jej cytat. Im więcej uczniowie zapamiętali, tak, zrobiliśmy później taki quiz, takie zawody, tym oczywiście zdobywały powiedzmy więcej punktów i jakby cieszyły się, że rzeczywiście byli takimi po prostu aktywnymi obserwatorami, tak, i potrafili wiele zauważyć, czyli oni uczestniczyli w tej relacji, oni uczestniczyli właśnie w tej zabawie, jak gdyby. Można też tą zabawę zmodyfikować w taki sposób, że każdy podaje jedną cechę kolejną i osoba, która oczywiście zbliża się na przykład o krok do przodu, tak, i kto tych haseł więcej poda, tym zabawę wygrywa.
Bardzo ważną też istotą jest to, że uczniów swoich uczymy, właśnie grupę projektową uczymy zadawania pytań otwartych, czyli komunikacji. Kiedy oni muszą czuć, że dzięki zadanym pytaniu przez niego, przez nich, osoba, która bierze udział jak gdyby w naszym spotkaniu, wchodzi w relację. Czyli uczeń będzie jakby czuł się za coś odpowiedzialny wtedy, gdy powstanie właśnie jakaś relacja, tak? Czyli ta komunikacja. I tutaj w załączniku mamy właśnie, jak tworzyć pytania otwarte, jak ich uczyć zadawania pytań otwartych. Nie wiem, czy o ten załącznik, Mateuszu, mogę prosić? I uczniowie, gdy wchodzą właśnie w relacje, będą czuli, że po prostu, że się pojawia komunikacja, czyli sprawili, że coś się dzieje. Ja utrudniłam im trochę to zadanie, no właśnie, bo posadziłam takiego odpowiadacza, najmłodszego uczestnika, czyli drugoklasistę, posadziłam na krześle jakby skierowanym do nich. I uczniowie mieli zadawać pytania dziewczynce w taki sposób, aby ona odpowiedziała na to więcej niż dwoma słowami. Na początku oczywiście zadawali, do której klasy chodzisz, ile mam lat, no i kończyło się wszystko, że dziewczynka odpowiadała jednym wyrazem, lub tak, lub nie. Sami się przekonali bardzo szybko, że nie na tym polega ta relacja, tak, i rola, że nie dowiedzą się za dużo, zadając w taki sposób pytania. Dlatego też zaczęli właśnie zmieniać sami te pytania. Można też urządzić właśnie taką sesję, powiedzmy, na żywo z kimś, zaproponować uczniom właśnie jakąś fajną osobę, też właśnie mentora, chociażby z Centrum Edukacji, tak jak tu było też raz w moim przypadku, przy połączeniu przez Skype. No i właśnie też uprzedzamy dzieci, że zadają pytania w taki sposób, aby ta osoba odpowiadała więcej niż jednym wyrazem na ich pytania. Takie zadanie też dla opiekunów, aby może zainspirować dzieci do zadawania tych pytań, można powiesić na gazetce gdzieś w szkole czy na tablicy takie jak gdyby początki, tak, zdań, które ułatwią dzieciom w tym momencie właśnie takie zadawanie prawidłowego pytania otwartego, po którym będą mogli uzyskać więcej informacji. Gdy dzieci zauważą, że ta osoba odpowiada szerzej jak gdyby na ich pytania, gdzie udziela więcej odpowiedzi, to będą wiedzieli, że oni sprawili, zadziałali odpowiednio i ta osoba rzeczywiście mówi i udziela nam takiej odpowiedzi, no jakiej pewnie byśmy sobie życzyli, tak? Jest to no, odpowiedź szersza. Czyli takie właśnie tu kolejne dwa ćwiczenia. Energia. Tak jak już też mówiłam na początku, taką energię jak gdyby warto, aby co jakiś czas tworzyć. I takie ćwiczenia na śmiałość. Kolejny załącznik. To właśnie takie ćwiczenia na śmiałość, taka rozgrzewka dyskusyjna, czyli takie banalne by się wydawało może pytania, zdania, ale które świetnie wprowadzają właśnie w dyskusję. Czyli na przykład, jeżeli no widzimy, że ten początek spotkania się trochę nie klei, no to tym bardziej te dzieci nie będą się czuły za nic tak sprawcze, ani może nie dostrzegają jeszcze dla siebie tej przestrzeni, no to możemy właśnie taką rozgrzewką dyskusyjną rozpocząć takie spotkanie. Na przykład, jakie trzy rzeczy zmieniła byś na świecie, co by było, gdybyś je zmieniła, jaką najmniejszą, największą, tak, rzecz trzymałeś w ręku, co by było, gdyby zamiast deszczu z nieba spadły krople mleka. No i tu myślę właśnie jest taki wachlarz pytań, takich przykładów, które doskonale w jakiś sposób rozkręcą ośmielą grupę. Możemy wykorzystać też właśnie coś podobnego do tego, że uczniowie sami, gdy się nie znają,
poznają, zwłaszcza poznają się bliżej, stawiając, tak jak jest opisane w ćwiczeniu drugim, na przykład troje uczniów, którzy mają według las początkowo oczywiście coś wspólnego, a zresztą nie muszą mieć według las, no bo przecież gdy postawimy troje uczniów przed dziećmi, to dzieci naprawdę doskonale sami poszukają cechy, które te osoby łączą. Jednocześnie jest to też taka właśnie okazja do tego, że uczniowie poznają się w ten sposób po prostu bliżej. Taka z pewnością zabawa pomoże w grupie się bliżej poznać, pewnie rozweseli, pewnie też właśnie poprawi relacje takiej grupy. Ćwiczenie kolejne na taką właśnie, na taką energię, na takie rozruszanie grupy, to zwyczajnie na przykład kawałek sznurka, linki. I tak jak jest tu opisane w ćwiczeniu trzecim, podajemy pierwszemu dziecku sznurek i rzuca ta osoba dalej ten kłębek sznurka do kolejnej osoby, o której coś może powiedzieć, tak? Wystarczy nawet, że powie jej imię, wystarczy, że powie: a wiem już o tobie, że ładnie śpiewasz, albo że masz ładny charakter pisma. Czyli znowu tutaj możemy docenić też siebie nawzajem, a jednocześnie rzucając cały czas kłębek wełny, tworzymy sieć i oczywiście zabawę podsumowujemy w sposób taki, że ta relacja, która powstała między nimi, ta sieć, właśnie to oni ją stworzyli, oni są tą grupą i to wszystko, co się zadziało, to właśnie dzięki nim. Tak naprawdę się zadziało. Uczniom zadajemy pytania problemowe, tak? Zawsze nie jest jakby to pytanie zamknięte, zbyt proste, bo po prostu im większy problem uczniowie będą mieli zadany, tym będą bardziej się głowić, aby go rozwiązać. A im bardziej się będą głowić, żeby rozwiązać, tym staną się po prostu też właśnie sprawcami znowu tego rozwiązania. Tutaj doceniając uczniów, można wykorzystać znowu te wydzieranki, które były pokazane na początku. Także uczniowie też właśnie myślę, że fajne jest właśnie to, że doceniają siebie, że widzą u siebie to, co ważne, co wartościowe. A my gdzieś cały czas właśnie z boku w tym uczestniczymy. Ale niemniej jednak właśnie wydzierankę teksty jej przecież przygotowaliśmy my, to my czuwamy nad tym, aby nie pojawiło się też tam coś, co będzie powiedzmy niewłaściwego, obraźliwego, no niestosownego jakby do tej sytuacji, tak? Czyli nasze czuwanie jest takie, można powiedzieć, ukryte, ale jest. A jakby całe zajęcie, całą tutaj tą daną zabawę tak naprawdę uczniowie przeprowadzają sami. Mam tutaj właśnie też w projekcie w pewnym, w którym uczestniczyłam, takie koło ratunkowe, ja to nazwałam. I jeżeli już naprawdę grupa będzie bardzo ciężka i oporna, to też takie tutaj dla was może nieraz czasami, jak nie mamy pomysłu jakiegoś, załącznik taki koło ratunkowe, Wena, Mateuszu. I w tym załączniku też jest to akurat z pewnego kursu, w którym uczestniczyłam. Kilka podpowiedzi też dla was do wykorzystania też z uczniami odnośnie tego, jak po prostu sposób na walkę z brakiem weny. Czyli co możemy zrobić, tak, aby gdzieś w jakiś sposób zainspirować się, rozruszać. Możecie to sami zastosować dla siebie, możecie to zastosować właśnie też dla uczniów. Także tutaj też kilka takich przykładów dla was, jak czasami pobudzić się, tak? Nagrania właśnie dyktafony, nagrania nieraz filmików, odtwarzania, pokazywania dzieciom, gdy widzą siebie sami, to tak naprawdę też zmieniają często właśnie swoje zachowania i bycie i nawet kiedyś pewien chłopiec u mnie się tak wyrywał sam bardzo do prowadzenia, a kiedy usłyszał się na właśnie takim nagraniu wideo, stwierdził, że mówi za szybko, tak? I dopiero
dopiero to ocenił, trudno było właściwie jego powstrzymać przed tym, ale gdy on siebie sam słyszał właśnie na tym nagraniu, to wyciągnął też wnioski i już kolejny raz tak naprawdę mówił wolniej i jakby sam tak naprawdę samokrytyką własną naprawił ten błąd, tak, i go poprawił. I tutaj wrócę teraz do prezentacji. Te załączniki oczywiście będą dostępne wszystkie dla Was. No i promocja. Promocja, o której też właśnie mówiłam, media nas widzą, media nas słyszą. Promocja spełnia właśnie u mnie w projekcie taką bardzo ważną rolę, dużą rolę, aby uczniowie czuli się, że oni naprawdę w tym cały czas uczestniczą, że to było ich przestrzeń, że to jest ich pole działania, że oni sprawili to wszystko, co się działo. To tak jak mówiłam, z każdego spotkania, dosłownie z każdego spotkania u mnie jest informacja na stronie szkoły, jest informacja na profilu facebookowym oraz do lokalnych mediów. My to wysyłamy, popieramy to zdjęciami, tak jak tutaj też teraz widzicie. I oni, ich rodziny, tak, osoby w chodzieży, nawet poza chodzieżą, tak naprawdę, gdy widzą te wszystkie jakby materiały, to wszystko, co się cały czas gdzieś tam zadziało, sprawiają swoimi pozytywnymi komentarzami, że oni są zauważeni, że ta grupa właśnie to są, że oni są tymi, którzy właśnie tutaj uczestniczyli w tym, którzy sprawili, że to się odbyło, że to się zadziało. Wszędzie figurują, tak jak tutaj właśnie duże znaczenie, myślę, że to ma właśnie te loga, bo oni w całej szkole są po prostu przez te kilka miesięcy trwania projektu z tym jakby kojarzeli, tak, utożsamiani. I oni są właśnie tymi sprawcami tego, co się wszędzie wkoło w tych mediach tych wydarzeń dzieje. Także zachęcam bardzo do tego, aby każde spotkanie, najmniejsze nawet właśnie takie robocze, przede wszystkim nawet właśnie te robocze, po prostu przedstawiać w mediach, dlatego że oni w tym momencie widzą tam siebie, ich środowisko i ich koledzy z klasy, nauczyciele, a im większą rangę zyska jakby to ich działanie, tym więcej mamy sprzymierzeńców i też jakby takich potem osób, które biorą udział właśnie w samym finale, tak? Łatwiej nam potem zaprosić gości na finał, bo po prostu ci goście już nas widzieli, wiedzą, o czym to będzie, wiedzą, że warto przyjść, bo wiedzą, że coś przez dłuższy czas tam się działo. Do takiego też zaproszenia już jakby na sam finał wykorzystuję też zawsze z dziećmi imprezy lokalne różne. Zawsze akurat w tym terminie zimowym jest wigilia w wielu miastach, taka jakaś miejska dla rynku. Akurat w naszym przypadku uczniowie wtedy jak gdyby tworzą taką ulotkę, w której przedstawiają najważniejsze hasła wydarzenia, które będą organizowali. Piszą tam już też oczywiście o terminu, miejscu spotkania, o dacie wydarzenia i te ulotki właśnie na miejskiej imprezie, u nas taka jest też tradycja, razem z siankiem na stół wigilijny i z życzeniami od szkoły właśnie dzieci rozdają, chodzą sami wśród mieszkańców miasta całego, znowu oczywiście w koszulkach też opisanych Młody Obywatel, szkoła numer 3 i w środowisku lokalnym promują po prostu nie tylko projekt, ale przede wszystkim szkołę, no i zwłaszcza siebie. Naprawdę mnóstwo takich pochwalnych, przychylnych głosów słyszą od ludzi przechodzących, tak? A co robicie? Ludzie im często zadają pytania i oni tam wśród tych obcych wszystkich ludzi udzielają sami odpowiedzi, sami się znajdują w tym obcym środowisku, oni zapraszają, oni chodzą, oni udzielają odpowiedzi tym osobom na pytania i naprawdę po takim też spotkaniu na takiej imprezie miejskiej, która jest takim też przedbiegiem, takim też trochę jakby taką próbą już dla nich wystąpienia przed powiedzmy jakąś tam publicznością. Jest to taka swobodna forma, ale mimo wszystko jakby te dzieci uczestniczą jakby w czymś publicznym i to jest naprawdę zawsze bardzo dużym i pozytywnym doświadczeniem już dla nich. Czują się docenieni, tak, dowartościowani, że ktoś interesował się tym, co robią i po co tam w ogóle są. Także takie imprezy miejskie właśnie wykorzystujmy, bardzo, bardzo polecam.
No i właśnie cały projekt tak naprawdę i biorący w nim uczniowie są okazję no, do promowania przede wszystkim właśnie szkoły, ale głównie siebie, tak? To jest taka dla nich okazja. No i tak jak tutaj widzimy, promocja. Początkowo, takie podsumowanie, początkowo jest to prezentacja właśnie przed klasą tych osób, tak, przed wychowawcą, przed rodzicami. Lista gdzieś tam ze zdjęciem w pokoju nauczycielskim, ponieważ czasami ja oczywiście te osoby zabieram z lekcji na różne wizyty, spotkania bywa, że zabieram z lekcji, więc jakby warto, aby zdjęcie tych osób, imiona, nazwiska umieścić gdzieś tam też w pokoju nauczycielskim. Wszyscy nauczyciele też ich kojarzą, na swoich lekcjach mówią gdzieś pozytywne słowa, dopytują czasami, a co robią, a co teraz się dzieje w tym projekcie. I oni tak naprawdę na różnych przestrzeniach mówią, przez te kilka miesięcy mówią naprawdę wszędzie o tym, co robią. Ulotki, plakatki, tak jak tam pokazywaliśmy w międzyczasie, rozdawane podczas różnych imprez, wywieszane w szkole. Założenie profilu grupy właśnie oraz profilu wydarzenia, promocja poprzez udostępnianie dzięki rodzicom, dzięki Radzie Rodzicom, tutaj też polecam bardzo dużą współpracę właśnie z Radą Rodziców, która docenia zawsze działania tej młodzieży, informacje w gazetach lokalnych. Warto zapraszać, też to praktykowałam, telewizję lokalną, przyjechała do szkoły, bądź też na jakąś taką próbę wydarzenia, czy na tej wigilii miejskiej i gdzieś tam zawsze w telewizji dodatkowo dzieci szepnęły słówko właśnie, co robią, kiedy będzie finał i później znowu cała rodzina i całe lokalne środowisko mogło widzieć ich w telewizji lokalnej. Także oni znowu czuli się tak odpowiedzialni za to, że to, co robią, to jest ich, bo to oni powiedzieli, oni zaprosili to całe środowisko lokalne. Właśnie to logo na wszystkich dokumentach, pismach do burmistrza, patronat burmistrza właśnie też taką rolę znaczącą tutaj odgrywa. Zdjęcia w gablocie szkolnej z tego, co się dzieje, na stronie szkoły oczywiście. No i zaproszeni goście na finał. To też, gdy mamy skonstruowane zaproszenia, dzieci same są podzielone na grupy, do kogo idą. I oni zupełnie sami również idą z tymi zaproszeniami do radnych, do burmistrza, do nauczycieli, do rodziców swoich koniecznie, tak, do koleżanek, kolegów z klasy. Wszędzie zostawiają takie zaproszenie. Łatwo jest naprawdę takie zaproszenie dać i liczyć na gości, jeśli właśnie przez te 3-4 miesiące trwania projektu słychać było o nas w mediach. Kiedy było słychać o nich w mediach, to gdy oni się pojawili u takiego burmistrza, czy u radnych, czy też u dyrektorów innych szkół, wszędzie każdy przyjął ich chętnie, życzliwie, bo wiedział już, co to jest za grupa, tak? Więc to takie dlatego tu było istotne. No właśnie, istotną też taką myślę fajną rzeczą jest to, że praktykowane jest u nas w szkole wpis o udziale właśnie w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej, ponieważ on jest taki, no powiedzmy, o szerszym zasięgu, na świadectwach szkolnych. U nas dzieci mają to wpisane na świadectwie szkolnym, a dyplomiki, które otrzymuje właśnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, też są wręczane dopiero grupie projektowej na zakończeniu roku przed całą publicznością szkolną, przed gośćmi zaproszonymi, przed rodzicami. Na zakończeniu roku, mimo że to już jest jakiś czas po projekcie, uczniowie wychodzą, jest to właśnie ta sprawcza grupa. Jeszcze raz przez dyrekcję jest ona jakby przedstawiona, doceniona i dopiero wtedy na zakończeniu roku, tak, mają wręczone właśnie te dyplomy Centrum Edukacji Obywatelskiej. No i podsumowanie, tak, koniecznie właśnie z uczniami. To, o czym już właśnie tutaj mówiliśmy, jakby jest takie jeszcze podsumowanie, wspólnie świętujemy, wspólnie omawiamy, właśnie te świat przed całą szkołą, jeszcze raz ich prezentujemy.
Pamiętamy też o podziękowaniu wszystkim, którzy brali udział w projekcie, ponieważ gdy dzieci dotrą z takim dyplomem chociażby do każdego, to myślę też, że wtedy w kolejnym roku mamy też większą szansę i możliwość liczenia na to, że będziemy być dalej sprzymierzeńców. Także jak tutaj teraz widać na załączniku, tak, akurat na tej olimpiadzie, no były też puchary, dzieci pakowały też w pudełeczka czekoladki z taką dołączoną karteczką, znowu z naszą szkolną tarczą podziękowania. Otrzymał każdy uczestnik tego spotkania, do firm, które z nami współpracowały, fundacji, osób, dyrektorów właśnie szkół, przedszkoli, właśnie też takie podziękowania skierowaliśmy, takie dyplomy. No, Urząd Miejski, burmistrz też nas chętnie i życzliwie zaopatrzył chociażby w takie torby miejskie, na różne jakieś podarunki, kubeczki z logiem miasta i wszystkim takie podarunki mogliśmy wręczyć. Myślę, że to jest też takie właśnie bardzo, bardzo istotne. Także bardzo, bardzo takie szczegóły, to są może myślę, że takie szczegóły, ale naprawdę dzieci. Aha, co ważniejsze tu jeszcze, kiedy, czy w tym roku, czy w zeszłym roku, gdy konstruujemy jakby sam finał projektu, bardzo ważne jest to, aby naprawdę szczegółowo z dziećmi to przepracować i tak skonstruować scenariusz finału. On też jest taki mój roboczy scenariusz, jest też gdzieś tutaj w załączniku, aby był tak skonstruowany, kolorami opisany, aby każde dziecko dokładnie wiedziało, jaką ma rolę. I oba, tak jak tutaj nawet ktoś pisał, że gdzieś tam rozmach tego projektu, rzeczywiście tych obu projektów zeszłorocznego i tego wcześniejszego był naprawdę duży. I proszę wierzyć, że dzieci przeprowadzały finał naprawdę dla ogromnej publiczności samodzielnie, zupełnie samodzielnie. Oni się czuli tak bardzo docenieni i ważni, że naprawdę wręcz do mnie nie padało żadne słowo, bo ja byłam tak bardzo gdzieś z boku ukryta, oprócz tego, że ich przedstawiłam, że dzieci właśnie z takim scenariuszem przeprowadziły cały finał i czuły się naprawdę wykonawcami tego projektu, czyli scenariusz dobrze skonstruowany, z podziałem już ról, zadań, co kto robi, każdy otrzymał taką kartkę, oprócz takiego całego scenariuszu każdy otrzymał mniejsze kartki swojej roli, co kiedy układa, gdzie układa, czyli my mamy jakby kontrolę cały czas nad tym wydarzeniem, no bo skonstruowaliśmy naprawdę z nimi szczegółowy scenariusz. I proszę mi wierzyć, że naprawdę finał przeprowadzony przez nich samodzielnie udał się w obu przypadkach, ogromny finał i oni po prostu czuli się odpowiedzialni za to zupełnie w pełnych 100%. Także naprawdę kierowane podziękowania, docenienie ich pracy, mnóstwo oczywiście zdjęć, które gdzieś tam potem, tak jak było widać, pojawiały się w gazetach, w mediach. To były naprawdę tylko o nich. Ja byłam kompletnie w tle i naprawdę sami oni byli też zestresowani oczywiście, ale mówili głośno o tym, że ten projekt to jest ich dzieło, że oni to czuli, oni to naprawdę czuli, że projekt jest ich dziełem. I przypuszczam, że też nie jestem nawet w stanie wielu praktycznych takich uwag tutaj przekazać, bo każdy gdzieś tam z nas myślę, że ma swoje też takie wewnętrzne, osobiste jakby sposoby na rozmowy z dziećmi, na kierowanie tymi dziećmi, tą grupą projektową, ale jak gdyby zachęcam też tutaj, może są załączniki na końcu do filmów. Te filmy są dosyć długie, ktoś powie może, że długie, ale ja właśnie w tych filmach chciałam pokazać przede wszystkim dzieciom, może one nie były takie do końca tylko i wyłącznie medialne, reklamowe, ale właśnie te filmy z obu projektów w tych ostatnich 2 lat pokazują kolejne działania właśnie projektowe, etapy. Na tych filmach naprawdę widać bardzo dużo, ile zrobiły dzieci, co one robiły, jak robiły i tam widać po prostu ich wszystkie działania i w wolnej chwili. Słychać? Halo, halo?
I w wolnej chwili po prostu zachęcam Was do obejrzenia tych filmów, gdzie naprawdę jest całkowicie pokazane też właśnie to, jak przebiegały te projekty. No i na sam koniec takie ostatnie zdanie właśnie. O, tutaj akurat jest. To jest akurat ten zeszłoroczny. Także zachęcam w wolnej chwili na swój profil o nazwisku, właśnie pod moim nazwiskiem, Małgorzata Jeśko-Dorengowska. Tam też w wydarzeniach dużo jest na temat projektu. Są właśnie dwa filmy właśnie z tych projektów. No i zachęcam, może gdzieś tam oglądając, oprócz tutaj tego mojego opowiadania i tych jakichś ćwiczeń, które są w załącznikach, podpowiedzi, może tam też właśnie ktoś dla siebie znajdzie coś fajnego, jakąś podpowiedź, inspirację właśnie dla tych filmach, do tego, jak działają uczniowie i że to jest naprawdę możliwe. Halo, słychać? Halo, halo? Czy mnie słychać? Myślę, że chyba mnie słychać. Wydawało mi się, że mnie nie słychać teraz. No właśnie, czy są jakieś pytania ewentualnie? Motywowanie uczniów w czasie projektu to właśnie tak naprawdę te wszystkie ćwiczenia, które też były, te pytania, to inspirowanie wzajemne, to, że oni mogą sobie wybrać dla siebie rolę, to, że mogą sobie wybrać, w jaki sposób będą uczestniczyli w spotkaniu, czy mogą sobie tak siedzieć, czy będziemy leżeć, czy wyjdziemy dzisiaj do urzędu, czy dzisiaj pójdziemy na rynek. Dla nich każde takie hasło jest właśnie tą motywacją. Także taką motywacją, ja to nazywam kontrolowaną. I naprawdę w ten sposób oni czują, że uczestniczą, ale my jakby stoimy z boku.
Ja osobiście akurat mam ze szkołą podstawową do czynienia, natomiast jeśli chodzi o przykłady praktyk z uczniami ze szkoły ponadgimnazjalnej, to z kolei w swoim projekcie właśnie w tej olimpiadzie ja wykorzystywałam jakby uczniów starszych, ponieważ akurat nasza olimpiada odbywała się w gimnazjum, więc jakby współpraca z grupą wolontariatu z gimnazjum świetnie się układała, bo moi uczniowie po prostu wspólnie z nimi uczestniczyli właściwie w tym projekcie. Pomagaliśmy sobie, oni chętnie zrobili to z nami, a my jak gdyby zapraszaliśmy ich też do swojego projektu. Myślę, że naprawdę te grupy zadań domowych, te grupy pytań na rozgrzewkę, one zupełnie, zupełnie są, nawet ta zabawa z kubeczkami, ona naprawdę zupełnie dla szkoły starszej też myślę, że jest świetnym takim jakby przykładem. No właśnie takie pytania otwarte przede wszystkim. Tam właśnie też te ćwiczenia były pytania otwarte dokładnie. Pojawiły się też w tych załącznikach. One będą załączone do prezentacji, którą otrzymacie. I myślę, że jak tak na spokojnie sobie ktoś je prześledzi, to jest cały materiał właśnie do wykorzystania. A zabawy, tak jak właśnie też tu ktoś pisze, dokładnie, właśnie te dzieci starsze, ta młodzież, te kubeczki są nawet dla dorosłych świetnym przykładem właśnie na to, aby pokazać tak, że każda cegiełka, każdy ten kubeczek jest istotny, że trzeba budować od solidnej podstawy, to jesteśmy w stanie dojść wyżej, tak, dalej, więcej zbudować i też on pokazuje właśnie, jak dzielić te role. Te wszystkie pytania otwarte, te wszystkie załączniki, one myślę, że świetnie odnoszą się, nawet nie wiem, czy nie bardziej, właśnie do uczniów starszych, ale moja grupa, ta piąta, szósta klasa, świetnie sobie naprawdę też z tym poradziła. Ja muszę powiedzieć, że moje te spotkania z grupą naprawdę odbywają się wszystkie po lekcjach. Spróbujmy właśnie zrobić to w innym miejscu. Spróbujmy docelić ich tymi wyzierankami. Zaskoczmy im tam fajnymi tekstami. Niech sobie wręczą. Oni pewnie się z tego czasami pośmieją, no bo przyjmować komplementy wcale nie jest łatwo, zwłaszcza właśnie młodzieży. Więc zaskoczmy im może taką tutaj zabawą. Postawmy trzech z przodu. Niech oni szukają cech wspólnych. Niech oni poznają się bliżej nawzajem. Myślę, że właśnie tam gdzieś też w tych ćwiczeniach to się pojawiło, o tym nie mówiłam, ale z uczniami starszymi myślę, że też warto przeprowadzić też coś takiego, takie coachingowe metody, czyli na przykład co cię do mnie zbliża, a co mi w tobie przeszkadza. Uczniowie starsi tutaj poradzą sobie też z taką pewną krytyką, ale to jest taka krytyka znowu kontrolowana oczywiście przez nas, bo uczniowie, gdy usłyszą, tak, że na przykład przeszkadza mi w tobie to, że za głośno mówisz, albo za szybko mówisz, tak, albo przeszkadza mi, że to ty cały czas mówisz jako pierwszy, więc jakby oni wiedzą, że to przeszkadza innym uczniom, próbują to w sobie też zmienić, ale jak usłyszą również, co przyciąga, czyli tak, twój uśmiech, twoje życzliwe spojrzenie, to wiedzą też, co działa na daną grupę i to z premedytacją dalej i więcej niech wykorzystują. Także też takie ćwiczenia właśnie budowania tych relacji. Gdy oni idą na spotkania później z obcymi osobami, no to po prostu właśnie te ćwiczenia tam mają wykorzystać, tam mają się czuć pewni siebie, odpowiedzialni właśnie za to, co robią. Tutaj właśnie ktoś Halo, pisze, że po halo. lekcjach mają.
że po lekcjach mają jeszcze dokończyć dużo swoich pasji, ale właśnie te pasji, to zróbmy spotkanie tam, gdzie oni mają swoją pasję. Zaprośmy grupę właśnie w to miejsce na przykład, tak? I zaskoczmy ich, że dzisiaj spotkanie zrobimy tam, niech oni opowiedzą o swojej pasji i tą pasję właśnie wykorzystajmy w naszym projekcie. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za wszystkie pytania. Pewnie ich jest, ja nie mam podglądu na czat, ale pewnie tych pytań byłoby jeszcze bardzo dużo i moglibyśmy jeszcze o tym długo rozmawiać. Mam nadzieję, że odświeżenie też tego materiału po spotkaniu, kiedy nagramy i opublikujemy na naszym kanale na YouTubie to webinarium, też będzie odpowiedzią na wiele z tych pytań. Małgorzatę można, myślę, znaleźć na Facebooku albo zadawać pytania za naszym pośrednictwem, na naszym Facebooku Młodego Obywatela albo na naszej stronie internetowej. Małgorzata, bardzo Ci dziękujemy za przeprowadzenie tego webinarium, za podzielenie się masą praktycznych informacji, takich wskazówek, jak wzmacniać uczniowskość. Dziękujemy też wszystkim uczestnikom, którzy brali udział w webinarium. Webinarium, tak jak powiedziałem, będzie nagrane. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Nasz czas już się wskazany wcześniej już się kończy, więc powoli kończymy. Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy do Młodego Obywatela, zapraszamy do śledzenia naszych kanałów, no a przede wszystkim do zwiększania uczniowskości waszych projektów właśnie za pomocą wskazówek i rad, jakich usłyszeliśmy od Małgorzaty. Dzięki jeszcze raz, Małgorzata. Dzięki serdecznie. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Pa, pa.